Dziś na warsztat trafiła wiertarka. Wiertarka Boscha. Model GBH 224 DFR albo DFH. Może DFH. Widać, że sprzęt trochę zaniedbany. Trochę brudny. Ciekawe, co z nim jest. Z tego, co słyszałem, ponoć jest brak działania. Podłączę do gniazdka na próbę, czy się to odezwie. Postanowiłem zatem sprzęt rozebrać. Nie wiem, coś tu strzela i wyrzucamy bezpieczniki. Znalazłem przyczynę, czemu to tutaj nie działało oraz nie działało, się po prostu tu przewód rozerwał, pociągnąłem i on wyszedł. Ale tu jeszcze jest inny problem. Pokażę, jak ona pracuje paskudnie. O kurczę, czemu nie działa znowu? Coś się raz działa, raz nie, prąd jest. Ale bo nas prądu jest wyjęta. Ona ma nie tylko jedną do... Nie tylko jedno niedomaganie, że nie działa, ale jeszcze dodatkowo pokażę, jak ona działa. Nie, to tak nie może chodzić. Wali ogniem na szczotkach jak cholera niebieskim. To nie pochodzi. Trzeba to rozebrać i się temu przyjrzeć, co tu się dzieje. Jak w ogóle tą maszynę rozebrać? Chyba tu z przodu są jakieś jeszcze śruby. Tak, to będzie Torx 20. Tutaj. O. O, od razu wszystko wyszło. Jak tam szczotki? O, szczotki się spotkały. To są bardzo ładne szczotki. Wszystko z tyłu dobre. Tutaj jakaś taka przekładka. Ale jak ten wirnik wygląda? No nie wygląda to ciekawie. O, jaki gorący. Chwilę pochodziła, to aż parzy. Co tutaj jeszcze wyjdzie? Coś? Albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. O, wyszło. Wyszedł sam wirnik. Plastik się da zdjąć? Da. No, to tam. Na dwóch łożyskach jest osadzony. Trzeba by było go chyba na początek przetoczyć. Zobaczyć. Powiem tak, ten wirnik chwilę popracował, dosłownie może 10 sekund, może 20, może pół minuty i już jest gorący. Ale tu ogień też wali niemiłosierny. Ciekawe, czy ten wirnik jest spalony, czy nie. Ale tu nie wygląda to zbyt ciekawie, ten cały komutator, bo był też ciepły. Być może gdzieś się zwarcie w tym wirniku, trudno powiedzieć. Uzwojenia nie pokazują tutaj zmiany koloru. Ciekawe, czy taki wirnik się da do Boscha kupić. Może do Boscha się da kupić. Wiertarkę rozebrałem na drobne części. No nie na takie całkiem drobne. Tutaj wirnik mam sprawdzony, przejrzany, jest ok. Łożyska ok, wirnik nie ma zwarcia. Umyłem tą część.
Tutaj można przed złożeniem dać trochę smaru. Tam, gdzie ten chodzi wirnik. Niech on tam ma go trochę. Może jeszcze trochę wydam. O. No i dobra. Teraz można włożyć wirnik. Tam powinien dosyć lekko wejść. To na tym łożysku. O! Dobra. Tutaj jest taka osłonka. Tym dziobkiem na dół trzeba ją ustawić. Chyba tak to ma być. Czy odwrotnie? Nie, no tak. Dobrze. Tutaj umyłem tą całą część elektryczną. Wyjąłem ten włącznik, wyjąłem stojan, to sprawdziłem wszystko. Ale teraz mi szczotki tam się zeszły, muszę je odkręcić, bo inaczej nie włożę wirnika. Tutaj dosyć paskudne jest dojście do tych szczotek. One tam są schowane. Czemu ta masa tu wejść nie chce? Co tam jest? Grana. No stojana tam taka... Takie uziemienie wchodzi. Czy jak to nazwać? Coś tam jest nie tak. Ciekawe, czemu ono tam nie chce wejść. Powinno wejść. No tam w sumie nie musi być. To jest przeciwzakłóceniowe jakieś. Nie wiem, czy się to tak zamknie później. Może się zamknie. Ale wolałbym, żeby weszło. Postanowiłem ten stojan jeszcze raz zamontować. Zobaczyć, czemu to tutaj nie wchodzi. Tutaj wchodzi. Tam gdzieś coś musi nie trafiać. Czemu to nie trafia? Aż dziwna sprawa. Może to ma być w innym miejscu włożone. Tak, to ma być niżej, nie w ten otwór. Teraz już widzę, że to musi być gdzie indziej wprowadzone. Stojan w ogóle ma tutaj takie gniazdka, jedno, drugie, trzecie, czwarte, a to są takie długie lizaki. O, je się tutaj później wstawię. Zaraz to poskładam jeszcze raz. Nie jest to takie przyjemne tutaj konstrukcja, taka dosyć. Te szczotki wezmę, odkręcę, bo znowuż nie włożę wirnika. Ciasno tu jest po prostu. Szczotki na płaski śrubokręt. Konstrukcja z 98 roku. Dosyć stara. Czy mi się to tak uda szybko wyjąć? No tu jeszcze jest taki filtr przy szczotce. O! Tak to wygląda. Jedna jest wyjęta.
Nie wiem, czy to bym włożył z tamtą szczotką jedną. A, nie będę kombinował, też wyjmę. No nie, niezbyt tutaj jest dobre dojście, powiem, do tych wszystkich spraw. Tu jest drugi ten. Jeszcze jeden ten taki styk długi. Tu jeszcze jeden. Trochę tego jest. No i głęboko są osadzone szczotki. Jedna śruba. No dopóki tych szczotek nie odkręcę, nie złożę reszty. Dobra, śruby są wyjęte, szczotkę można wyjąć. Też mało miejsca jest, ale spróbuję ją wyjąć spod spodu. Wiem, że ten filtr jest pęknięty. No, tutaj takie filtry ma, jakieś cewki przy samych szczotkach, ale dobra, wszystko już jest wyjęte. No, wyjdzie czy nie wyjdzie? Nie jest to takie łatwe wyjąć nawet są te szczotki. Nie wiem czemu i tak to wszystko zróżnicowali. No i teraz stojan. Nie tak, tylko tak. Czy to tu wejdzie, czy nie wejdzie? Powinien wejść, jak tu był. O. I tu stojan jest przykręcony na dwie śruby. Takie wkręty. Pękate. Żeby nie wypadł. Jeden wkręt. I drugi wkręt. No i teraz już można włożyć to do szczotek. Znaczy ten wirnik, żeby do szczotek było później możliwość montażu. Nie wiem, coś to tutaj fruwa mi po całym tym. Może tak założę i tak. O! Złoży się to? Powinno się złożyć. Chyba mi dociągnę. Są cztery takie długie śruby. Wszystkie są takie same. Na Torx 20. I one skręcają całą wiertarkę do kupy. O. Jedna tu. Na krzyż. Pewna. Trzy. Nie wiem, czy tu już była wkręcona. Tu jest to, niech będzie teraz tu. Schodzi się to. Tutaj, tutaj. Tu jest, tu jest. Jeszcze tutaj chyba nie będzie. Dobra. Teraz to dalej. To jest skręcone, można teraz montować tutaj ten cały tył.
to już nie będzie takie przyjemne jak skręcenie wiertarki. Wystarczy zobaczyć, jak to wygląda. Spróbuję się z tym zmierzyć. Z czego tu w ogóle zacząć? No, chyba od przykręcenia szczotek można by było zacząć. Może od tej dolnej szczotki. Dobra, to może od tej dolnej. Tu jest taki jakiś styk. Ciekawe, czego da się wyciągnąć. Nie da rady. To nie chce siedzieć. Może stąd da się go wyjąć. Chodzi mi o to, żeby było łatwiejsze dojście do przykręcenia szczotki. Musiałem z kolan skorzystać jako z imadła, żeby tą wiertarkę trzymać. No i te szczotki tu przykręciłem. Jedną u góry, drugą na dole. I możemy wrócić dalej do montażu. Szczotki są na swoim miejscu. Teraz ten włącznik. Z czego tutaj zacząć? Dobra. Jedynka weszła. Ten idzie tu do góry. Ten z naprzeciwnej strony w tym przełączniku. No tu. Teraz tak, ten tu z daleka idzie taki przewód, to idzie tam na dół. O. Dobra, to chyba z linii N neutralnej. No i tutaj jeszcze z włącznika. I to idzie... Teraz może szczotki podłączę, bo to będzie szło tu, ale to będzie później ciężko szczotki podłączyć. Szczotka dolna idzie tutaj w tą dolną część tego włącznika, tą głębiej. No, jest. Weszło. Się upiera. Nie tak głęboko, jakbym chciał, ale weszło. Dobra, a to jest szczotka górna. No, a ten miecz idzie tutaj do góry. Dobra. To wszystko już jest podłączone. Włącznik. Jest, to jest. Tutaj te przewody mają takie swoje kanaliki. Można je ładnie ułożyć. O. Się nie plątały. Każdy ma tu swoje miejsce, jakieś takie. Chyba tak. O, ten tu. O. Tak ta wiązka idzie. No, żeby tego iskrzenia się pozbyć, to trzeba zastosować pumex. Mam taki brzeszczot, odetnę kawałek tego pumexu jakoś, taki pasek.
żeby mieć tam możliwość go włożenia. Kurczę, się rozkruszył. Nic z tego pumeksu nie wyjdzie chyba. Jeszcze jeden pasek tętny. Za mocno chyba cisnąłem. O! Ale to i tak jest za duże. Tam jest bardzo mało miejsca. Wyjątkowo kiepski silnik do docierania szczotek. Zobaczymy teraz. Jest tak maleńko miejsca, że prawie nie ma gdzie włożyć tego pumeksu. Nie jest to zbyt ciekawe podejście tutaj. Gdzieś tam go może wcisnę. Chociaż odrobinę. Ten pumeks powinien być jeszcze bardziej wąski. Nie wiem, czym go tutaj zmniejszyć. A pilnikiem go zjadę. No kurczę, się kruszy. Taki cieniuteńki będzie. O. No dobra, może teraz coś tam wchodzi. Jeszcze damy. Cały będę miał warsztat w pumeksie, ale dobra, lecimy dalej. Tutaj nie ma gdzie dojścia, tylko tu spod spodu w zasadzie jest dojście. Wybieram takie wąskie kawałki, żeby tam mogły wejść. Thank you.
Dobra, chyba starczy. Tego pomiksowania. Dobra, czas na skręcenie tutaj przewodów. Tu przychodzi taka blokada, żeby ten przewód się nie wysunął. O, tak to ma wyglądać. I teraz osłona tu z tyłu. Ciekawe, czy to w ogóle wejdzie. Ładnie się złożyło. Żaden przewód nie koliduje. I tu z tyłu są tylko trzy śruby. Jedna u góry i dwie na dole. Czy tu chyba jest Torx 15, bo ten Torx coś mi tutaj nie chodzi. To płaskim śrubokrętem sobie pomogę. O. I tu na dole jeszcze dwa wkręty są, tylko dwa. Dobrze, te torksy mają możliwość na płaski wkrętak. Jeszcze w 98 roku nie wszyscy mieli torksy. To zrobili, że można i płaskim, i torksem się posługiwać przy tych krętach. Taki uniwersalny. O, no i wiertarka jest gotowa. Napiszam. Minimalne iskrzenia. Ona ma tutaj, bo to smoto wiertarka. Tutaj ma udar. A tu ma sam młot. Taka fajna wiertareczka. Do prac remontowo-budowlanych. No i to mówię. 1998 rok. Ona ma 25 lat. Bardzo mocna wiertarka. No i o dziwo są części do niej w sprzedaży. To tyle z naprawy wiertarki Boscha GBH224DFR. Jest naprawiona. Urwany był przewód i skrzenie na szczotkach. Dotarłem tam pumeksem, jest dobrze. Chciałem już wymieniać wirnik, ale sprawdziłem go na przyrządzie. Jest dobry, to po co go wymieniać.